Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj, jak widzicie, jestem na nocy ze znajomymi. Jest godzina druga i planujemy sobie pokopać gdzieś do 7-8 rano. Jakiś wykopany sygnał już na zewnątrz z tego dołka. O, jest pierwsza moneta dzisiaj. Złotówka z PRL-u. Rocznik może widoczny. 76. A teraz wyszedł kawałeczek łuseczki z Mosinka. A teraz wyszła taka oto łuseczka z Mosinka. I trafiłem jakiś guziczek. Zobaczymy, czy łóżko jest. Łóżko widać. I co to będzie? Chyba caraczek jakiś. Tak, popularny. Ale chyba artyleria mi się trafiła. O ja. Momencik, przyjrzę się dokładniej. Tak mi się wydaje. Chłopaki, guzior mam fajny. No. Rosja carska artyleria. A tymczasem mała przerwa na kanapkę i kawusie. Bo trochę spać mi się chce. Trafiłem jakąś monetę. Ciekawe, co to może być. Jedna, druga kopiejki. A teraz taki pocisk ołowiany trafiłem. Patrzcie. Ciekawe, z czego to jest. Może jakiś berda. A teraz trafiłem taką wielką kulkę ołowianą. I jest kolejny pocisk ołowiany. Patrzcie. Też chyba w coś trafił, bo to jest spłaszczony taki na samym czubku. A teraz taki mały stalowy bolec. Pewnie od jakiejś przyczepy. A tymczasem trafiłem jakąś kopiejkę, ale stan bardzo słaby. I jak widzicie, powoli zaczyna się rozjaśniać. A my sobie śmigamy. A teraz widzicie, jak działa latareczka wbudowana w Equinoxa 900. Na nocne kopanie w sam raz. Światełko na wykrywaczu wyłączyłem, ale włączę wam, żebyście zobaczyli, jak to widać. O, pyk. Pierwszy stopień. Drugi. Trzeci, taki delikatny. I trafiłem tym razem kuleczkę ze szrapnelka. Patrzcie, co teraz znalazłem. Jakaś taka przypinka, czy coś. Czy coś takiego. Na której, na czerwonej takiej tarczy, tutaj korona jest. Jest jakby syrenka. Warszawska. Tak mi to się kojarzy. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ale mega. A teraz jakiegoś guziora trafiłem. Łóżko jest. Co to za guzior? Jest jakiś orzełek.
To chyba polski będzie, druga RP. Tak jest i korona. Proszę bardzo. Taki guziczek. Super stanie nawet. Trafiłem jakąś monetkę, jak widzicie już jasno się zrobiło, ale doświetlam sobie, żeby zobaczyć, co to za moneta. Może uda się rozszyfrować. O, 5 zł z PRL-u, od razu widać. A teraz wyszedł pierwszy czubeczek ołowiany dzisiaj. I mam kolejną kuleczkę ze szrapnelka. A tymczasem trafiłem taką oto brenekę z ósemeczką. I wykopałem coś takiego. Kolega mi poleje wodą. Zobaczymy, czy uda się to troszeczkę oczyścić. A jakieś napisy się pojawiają. Może z tej strony. Ale nie chcę tej patyny ściągnąć. Weź popłucz jeszcze. Prawosławie jakieś chyba, co? Nie mam pojęcia. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ale ciekawe. Trafiłem teraz monetkę. Od razu skojarzyłem ją. 10 groszy, 1800. Chyba 40 rok, tak. A stan zaraz zobaczymy. Nawet ładna. Patrzcie, chłopaki. Mhm. Ładna, co? Mhm. A teraz wyszło 5 groszy z PRL-u. A teraz wyszła taka oto łuseczka. To chyba będzie coś nowego. Raczej myśliwskiego. Oznaczenia są Winchester 300 WSM. Coś takiego, nie wiem, co to może być. Czy jakaś tabliczka znamionowa? Jestem już w domu. To są śmieci i złom z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, więc możemy zaczynać podsumowanie. Lecimy od góry, od lewej strony. Łuseczki karabinowe, jak widzicie, w różnych stanach i z różnych okresów. To akurat jest jakaś nowsza, myśliwska. Pociski ołowiane. Widzicie tutaj breneka. Nawet z napisem. Takim W8. Czubeczek ołowiany. Takie pociski ołowiane, ale nie jestem w stanie ich teraz zidentyfikować. Kuleczki ołowiane. Jak widzicie, w różnych rozmiarach. Dalej. Trzy monetki z PRL-u, kopiejka, jedna, druga kopiejki, guzik, Rosja carska, ale artyleria, fajny guziczek. Lecimy dalej z Rosją. Taki medal sołtysa z czasów Rosji carskiej. Pierwszy raz coś takiego trafiłem na polu. Jak widzicie, kawał medalu. I na sam koniec fanty, które mnie najbardziej cieszą. Ja Rosji carskiej tak za bardzo nie zbieram, ale Polska jak najbardziej. 10 groszy, 1840 rok, takie małe sreberko. Taki mały znaczek z syrenką warszawską, tak mi się wydaje, że to będzie to. Ona jest tutaj na takiej tarczy, tutaj jakaś korona. Wrzucałem zdjęcie w neta, nie mogłem tego zidentyfikować. Guziczek, WZ-19, wczesna wersja. Sygnatury producenta są widoczne, BG i EU, czyli Łódź. Taki fajny guziczek, w bardzo fajnym stanie wyszedł. I ta blaszka. Na początku nie wiedziałem, co to jest, ale wpisałem w Google ten numerek, patent numer 1836 i wyskoczyła mi nakrętka do orzełka WZ-19. Producenta, który tutaj jest, widzicie, oznaczony Dekarp, Warszawa Marszałkowska 78. Ten wypad uważam za bardzo udany, nie zawsze sypnie fajnymi fantami jak teraz, ale tak czy tak trzeba próbować. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił Grosik do Was, cześć!